Mieszkańcy tutejszych terenów w czasie okupacji byli wysiedlani w różne rejony kraju i za granicę na przymusowe roboty. Wielu z nich nie powróciło. Zostało wspomnienie i świadectwa dokumentujące krzywdę wyrządzoną Polakom. Kto ci powiedział o tym, że wybuchła ta wojna, druga wojna? No, radia. Wojna to od razu głos idzie. No, ludzie już przewidywali, bo niektórzy mieli radia, takie co nastawiali je wieczorem. To było tam wyznaczone, o której godzinie już wiedzieli. No to pokryje mu. Tylko jak tego, to każdy tam, kto miał, to słuchał. No i coś, niecoś się dowiedział o tym, że wojna będzie. No to było to. Dziadku, jakie jest twoje pierwsze wspomnienie z czasów wojny? W czasie wojny? Tak. No, żeby jak najprędzej przyjechać do domu, do Polski. Wszystkich zabierali do kopania okopów i to bardzo ciężka praca była, głodne byli. Na dzień dostali miskę kawy czarnej i kawałek chleba i to wszystko było na cały dzień jedzenie. No a brudne strasznie byli, tyle mieli, już nie chcę mówić, ale szów. Że po prostu by te wszyscy tych ludzi zjadły. Bo nie mieli tam każdy swojego łóżka albo co, tylko tak słomy trochę zrzucili na ziemię, na podłogę. Może nie było podłogi, tylko tak. No i to wszystko tak spało, odpoczywali jak mogli. No to było tragiczne. No ale że tatuś mój jeszcze tam nie zginął. Przetrzymał to wszystko, tą całą biedę i przyjechał jeszcze do Polski. Bo jak się wojna skończyła, to Niemcy pozwolili Polakom jechać do swojego kraju. No to kto chciał jechać do swojego kraju, to pociąg stał i wszyscy tam się schodzili w to jedno miejsce i rozwozili tych ludzi. No to na szczęście ten mój tatuś przyjechał. No bardzo był taki schorowany, zmęczony, wygłodniały. No to tego, ale pomalu i tak do siebie przyszedł. Ale że no to jeszcze z nami razem był może z 5 lat. Później zmarł. Jak mnie to kazali patrzeć i pilnować drutów tych z telefonów. No taki jak ja, przecież były wrogi Niemcy, to przecież jak miałem taką opaskę, to by mogłem je sprzątnąć. Jak wyglądał zwyczajny dzień w tym czasie? No zwyczajny, no pracowity. Trzeba było robić przecież tak samo jak wszyscy. No i... I jeszcze na dodatek każdy miał zmartwienie, nie? O rodzinę, o wszystko, żeby jako przeżyć, żeby jakoś do końca doszło.
Czym zajmowali się rodzice przed wojną, twoi? Rolnictwie. Aha, i... Tu urodzone były. I to rolnictwo tutaj było. No, moi rodzice zajmowali się przeważnie pracą na polu, nawet na roli. No to, a przed wojną to wyjeżdżało dużo ludzi z Polski, Polaków do Niemiec na roboty w polu. No to moi rodzice też często jeździli i tam zarabiali pieniądze i później mieli na życie na całą zimę. No. A swojego pola nie mieliśmy, tylko to, co tam zarobili w Niemczech. A rówieśnicy, w jakiej oni byli sytuacji? Jak? Rówieśnicy. Rówieśnicy moi, no to radzili sobie dosyć. No. Niektórzy, co właśnie psocili coś, to dostali bicie. Na przykład w Kurowicach na rogu zaraz jest pochowanych, to jest pochowanych 20 tych z całej wioski wszystkie mężczyźni, bo tam sprzocili coś. Te młodziaki takie to gotowały sobie bimber, to chciały sobie wypić, to, a przyjechał taki wojskowy, znaczy tym, co pilnował, no jak się mówi, policjant czy jak. No i to jego tam pobili trochę, poszturkali, na koniu był, to go ściągli z konia, no i ci dostali dużą karę. To za to wszystkich mężczyzn z tej wioski połapali i Niemcy i wywieźli do lasu. Ale przedtem jeszcze ich tam trzymali ze 2 tygodnie. Jeźdźnie dali, bić. No a w końcu to wszystkich zabrali na samochód czy co i wywieźli tu do naszego lasu. I tam wszystkich w jeden dół wrzucili, zakopali i już więcej nie przyszli. Te widoki nie odżyły. Co najbardziej cię bolało podczas wojny? Gdzie się rozpoczęła? No. Wysiedlanie. To by byli duże. A jak takie dzieci po pół roku, co ta kobieta miała robić? I wołowych takich tych koleją w wagonach nas wieźli. No bolało, to wszystkie przeżycia, no. Nie wiedziało się nigdy, co będzie jutro. A może przyjdzie tu jakiś wojak i bombę rzuci albo co. No, nie było, było strachu ciągle. Ciągle było się w strachu.